Siema Miśki, tutaj Maverick. Dzisiaj pogramy sobie w This War of Mine. Nie wiem, czy słyszeliście o tej grze, czy nie, ale gra jest zajebista, zrobiona przez 11bit Studios, czyli Polaków. Można tak powiedzieć, jak chce, to się można. I kurwa, wiecie, gra jest zajebista. Zaczynamy od nowa, ja już tam byłem w 12 dniu. Jesteśmy grupką ludzi, i to cywilów, podczas wojny i próbujemy przeżyć. Nie wiem, co się dzieje powyżej 12 dnia, ale powiem wam, że do kurwa 12 dnia była przejebana lipa, bo zginęła mi jedna z moich kobiet, a właściwie tylko jedna kobieta, więc ciężko będzie przetrwać bez kobiety. Ale gra jest zajebista, zajebista. Na pierwszym dniu, co robimy? Przeszukujemy wszystko w swoim domku, który mamy. Szkoda, że nie mogę kurwa przejeżdżać w WASD w lewo-prawo, tylko muszę myszką za każdym razem jechać. Więc tak. Już się załadował? Już chyba? Tak? Jeszcze nie, czekamy. Tak. Gdy wybuchła wojna domowa, wielu sądziło, że potrwa tylko kilka tygodni. Kurwa, nie umiem czytać. Minęło wiele miesięcy, odkąd siły rządowe otoczyły rebeliantów w stolicy, odcinając ich od zaopatrzenia. Uwięziona w mieście ludność cywilna cierpi wskutek głodu, chorób i ciągłego ostrzału. Katia poznała Pawlego i Brunona. Jeszcze przed wojną. Pracowała wówczas jako reporterka, a Bruno prowadził własny program kulinarny. Bruno to ten, o, przyjeb tutaj. Pawle, czyli ten, był gwiazdorem miejscowej drużyny piłkarskiej. Katia raz nawet przeprowadziła z nim wywiad, czyli to była reporterka. Teraz spotkają się w zupełnie innych okolicznościach, szukając wody i pożywienia. Zajebiście. Więc tak. Gościu Pawle, tutaj macie bio, nie? Czyli o tym gościu, co tam jest ten. Nieważne, nie będziemy na razie czytać, bo mi się nie chce. Gościu szybko biega. Ten jest lekko chory. Dlaczego on jest kurwa lekko chory? Dopiero co zacząłem. Ta umie się targować, a ten jest dobrym kucharzem. Dobra. Wiecie co? Zaczynamy. Z początku mamy takie rzeczy jak tutaj. Czyli chuja. Nic nie mamy. Ale weźmiemy, przeszukamy tutaj różne rzeczy. Aha, nie mam nic takiego. Dobra. Wiecie co? Możemy trójką ludzi zawsze ten używać. W całej trójki możemy naraz używać. Tak przeszukujemy rzeczy. Bardzo łatwo, naprawdę. Tutaj materiał, ja biorę wszystko. Później zauważycie, zobaczycie, co jest co. To są jakieś kurwa rośliny, to jest wytrych, a tu są jakieś rzeczy do budowania. Dobra, weźmy tego, niech ten też coś zrobi, a nie kurwa leń. Jawane będzie siedział, weźmiemy wszystko. To co bierzecie, to nie bierzecie tylko do jego torby, to są wszystkie torby razem w domu złożone. Tylko to co będzie później, na przykład, nie wiem, o, tutaj zejdę. Jak będziecie mieli noc, bo tutaj dzień pierwszy się kończy i później nachodzi nas noc. Na nasze nieszczęście. Dobra, wiecie co, gdzie ta Katia cała? Dobra, bierzemy wszystko. Gdzie ta Katia jest? Wiecie co, zrobimy łóżko, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Na razie nie mam zimy. Łóżko się przestawia tak, na początku łóżko gdzieś trzeba postawić, okej. Zrobimy tutaj, ustawimy łóżko. Wiem, że łóżko to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Co to ten nam robi? Nic kurwa nie robi, bo jest leniem pierdolonym. Ten próbuje tam dechy wyrwać od środka. Dobra, wyrwał dechy. Na szczęście można rękami wyrwać dechy. Dawaj. No, otwieraj, debilu. A, on otworzył. Myślałem, że tam, kurde, coś jest jeszcze do zrobienia. Pa, stoi w drzwiach? Pojebało go? Dobra, idź na górę, chłopie. Dobra. Tutaj będziecie mieli napisane, czy gość jest głodny, czy jest ranny, czy coś tam, nie? Wiecie co, na razie nie mam łopaty, jest ogólnie lipka. Ale jestem w stanie otworzyć to tutaj. Dobra, niech on to tam otworzy. Ten bez łopaty będzie gruz przerzucał. Najgorsze jest to, że jak najadę na ten, na dany przedmiot, przedmiot, to nie jest przedmiot, na to menu takie dziwne, malutkie, to nie jest napisane, kurwa, co ja mogę robić, nie? Tak naprawdę. Dobra, niech ten gruz przerzuca też. Ten, dobra. To ta będzie też tutaj gruz przerzucać? Nie, ta będzie u góry ten. Wiecie co, jak kliknę dwa razy, to ona z automatu biegnie. Znaczy, no biegnie, no. Wolno biegnie jak wolno, nie? Ale biegnie. Jeżeli chcecie się leczyć gdziekolwiek, to tu jest leczenie. Jeżeli będziecie mieli sprzęt do leczenia. I tutaj można używać. Tutaj macie lodówkę, czyli wszystko tutaj, co chcecie zażreć, to będzie tutaj. Ewentualnie tam, gdzie będziecie mieli kuchenkę. Weź wszystko.
Dobra, niech ta idzie do góry tutaj. Ten pójdzie się przespać. Niech idzie się przespać. Oczywiście zamknięte. Ta poprzerzuca sobie trochę gruz. Przydałaby nam się łopata w tej chwili. I myślę, że zrobię tą łopatę, bo będzie szybciej przebić się przez ten, przez to gówno tutaj. Tu macie drzwi do głównego wejścia waszego. I czasami nachodzą was różni ludzie. Nie zawsze atakujący was. I możecie po prostu z nimi rozmawiać, możecie z nimi handlować, zależy. Przeważnie handlarze są ok. Jak macie dużo materiałów do leczenia, to możecie sobie pomóc handlarzami i to o bardzo, bardzo dużo pomóc. No, otwieraj, babo. Wiecie co, ten myślę, że skończy. O, idź. Na szczęście jeszcze nikt nie jest głodny. Dawaj, chłopie, dawaj. Bo zrobimy łopatę, wiecie co, drugie łóżko by się przydało, naprawdę łóżko by się przydało. Zajebiście, to jest świetne do tego, do handlu. Szkoda, że nie mam więcej żarcia, ale będę musiał wysłać gościa, żeby żarcie nam znalazł. Mogę zrobić tak, 6, potrzeba nam 6, mamy 34, potrzeba nam 8, 17, okej, okay, jest spoko. Wiecie co, kurwa, ja poprzednio zrobiłem to. I zrobię ten warsztat, zrobię ten warsztat. Tu? Dobra. Jak zrobicie warsztat, to możecie później robić sprzęt, czyli łopaty, łomy i tak dalej. Kurwa, drugie łóżko by nam się teraz przydało. Bo ja tak zawsze robię, że dwóch śpi, no albo jeden czuwa, to nie zawsze musi spać. A trzeci popierdala na ten, bo zawsze jedna osoba tylko idzie szukać, powiedzmy w nocy, sprzętu gdziekolwiek. Dobra, weź łopatę, zrób łopie. Zrób tą łopatę. Powiem, trochę wam to trwa. Jest dosyć ciepło, 17 stopni, to nie jest tak zimno. W tej chwili, kurde, jeszcze nie ma zimy. Jest, nie wiem, czy to jest jesień, lato, chuj wi, jest kurwa tak ciemno, że ja pierdolę. Później jak on zrobi tą łopatę, to ja mogę przerwać i zacząć wykopywać tą łopatą, bo ona z automatu będzie używać to. Dobra, tyk i łopatka. Tak, z łopatą idzie całkiem nieźle. Dałoby się drugie łóżko. Kurwa, zróbmy to drugie łóżko. Zrobimy to łóżko, nie? Zróbmy to drugie łóżko. Łóżko, łóżka naprawdę się przydają. W łóżkach możecie, kurde, no nie wiem, spać. To jest po pierwsze. Jak jesteście ranni, to chyba leczycie rany tam. To są drzwi? Aha. Potrzebuję, kurde, łomu, żeby to otworzyć. To jest najgorsze. Łom się przydaje zawsze. A ile my mamy sprzętu? Co, zejdziemy chyba tutaj. Nie, wejdziemy jeszcze tutaj. Bo tu mam nieotwarte. Tu chyba nic z tego nie znajdę. Nic tutaj nie będzie pewnie. Ale przekopiemy się tutaj do tych drzwi. A, nie zdążę, noc, zajebiście. Więc tak, myślę, że pierwszego dnia wszystko będzie ok. Czyli ta babka i ten... Tak, bo ten szybko biega. Babka i ten śpi w łóżku. Pamiętacie, żeby zaznaczyć w łóżku. A ten pójdzie, jedzenie niewiele, ja potrzebuję, kurde, jedzenie dużo, dobra. A ten szuka zapasów tutaj, w zacisznym domu. Jedzenie dużo, leki dużo, części dużo, zajebiście, wszystkiego dużo. Ja nie pamiętam, żebym, kurwa, miał to, ale weźmiemy łopatę. Łopatą się chyba można bronić, nie jestem pewien. Szukaj zapasów. Gra chodzi całkiem. Tak, kupię sobie taki domek. Pamiętam, że chyba jak byłem kiedyś w takim domku, bierzemy wszystko oczywiście. Później będzie tak wiele rzeczy, że... O kurwa, nic tu nie ma. Że tak naprawdę będziecie musieli patrzeć, co wam najbardziej się przyda. I pamiętajcie, że macie ograniczoną ilość czasu. Na początku przydaje wam się jedzenie, to jest najbardziej... O kurwa. Jak się uda nam wejść? Normalnie. Chyba pogadam z gościem. Nie, do góry! Jak podobno jest, nie, staram się nie wychodzić. Wiecie co? Można, kurwa, być złym i można być dobrym. Spierdalaj. Tak, można być bandytą, albo można być kimś dobrym. Wszystko sprzedaliśmy. Nie, szukam, kurwa, twoich rzeczy, które tutaj masz. Nie. Co, idziemy na górę. Mam nadzieję, że dziadek nie będzie chodził za mną. Bo jak zobaczy, że, kurwa, biorę jego rzeczy, to... To znaczy, że go okradam. Jeżeli coś jest takiego, to znaczy, że go okradam. Bardzo się cieszymy. List dziadka Bernarda do Alena.
że podobać się u cioci wojna nie jest dla dzieci, na szczęście niedługo ma się skończyć, a po chuju. Babcia czuje się lepiej, miałem ci tego nie mówić, ale schowała trochę mąki na twoje ulubione ciasteczka. Ja obiecuję, że jak wrócisz, naprawdę naprawię huśtawkę, okej? Dobra, widzicie to czerwone? To znaczy, że gościu idzie. On na razie nie wie, że ja go okradam. Leki zajebiście. Weźmiemy wszystko. Wiesz co, zamkniemy tutaj drzwi. Może dziadek do mnie nie przyjdzie? Nie, dziadek oczywiście, że do mnie przyjdzie, chyba. Zabijesz nas? Nie, nie zabijecie, spierdalaj. Spierdalaj! Patrzcie, i będzie chodził za mną, jebaniec. Okej, stoi tam. Gdzie on jest? Nie wiem, kurwa! Schowałem się, nieważne. Dobra, może... O, wiedziałem. Nie mam zamiaru krzywdzić twojej żony, spierdalaj. No, zamykaj drzwi. No, idź na dół, idź na dół. Jezus Maria. Niech będzie dziadek za mną chodził. Ja nie chcę go krzywdzić, przynajmniej tymczasowo. Nie chcę go... Kurwa. Okej, wiecie co? Szybko podbiegnę tutaj. On nie będzie taki szybki, żeby kurwa podbiec za mną. A jeszcze zrobię jeszcze coś lepszego i zamknę za sobą drzwi. Jedne, drugie. Nie jestem w stanie teraz to przeszukać. On tam sobie gdzieś idzie do mnie chyba. Bierzemy wszystko zajebiście. To jest własność prywatna, dlatego to jest takie kradnięcie. On jest tutaj zajebiście, że nie poszedł za mną. Chyba nie wiedział, gdzie jestem, nie wiem. Stoi cały czas tutaj. Czasami szczury tak też widać, więc uważajcie na to, bo nie zawsze tam jest człowiek w tym miejscu, co się pokazuje. Kurwa, nie będę w stanie wziąć wszystkiego. Czy co? To chyba mi nie będzie na razie potrzebne. Dobra, dziadek za mną nie poszedł. Dziadek jest tu, no to co tutaj było? Może on przeszedł tutaj? Nie jestem pewien. Dobra, to weźmiemy. Kurde, leki, to weźmiemy i książka się przyda. Dobra. I jest koniec, jest na tyle w tym temacie, bo nie mam już więcej... Wiecie co? O kurwa. Dziadek, nie idź za mną. Nie idź za mną, dziadek. Nie idź za mną, dziadek. Ej, nie, 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 nie. Nie idź za mną. Wezmę, kurde, jedzenie, bo przecież przyda nam się najbardziej. Wypierdolę to. A może coś innego wypierdolę? Jestem pewien. Wypierdolę na razie... Nie wiem, co wypierdolę. 3-4 jedzenia. Nie mogę nic innego wziąć. Woda. Woda mi się przyda. Kurde, co mi się nie przyda? Te leki na razie mi się nie przydadzą. Mogę 10? Mogę 10, okej. Łopatę teoretycznie mogę zrobić... chyba tyle, nie? W tym temacie. Przydałoby się jeszcze znaleźć dwie takie rzeczy, bo... Tych rzeczy mogę 4 sztuki. Dziadek nie idzie za mną. Kurwa, tutaj też nie mogę. Przydałby mi się łom. Zobaczymy, co ma dziadek tutaj. O kurde, babcia. Tu jest ta babcia. Nie wiem, czy ona zobaczy, czy ja ją ukradam. Nie, dobra, nie będziemy ten. Nie będziemy już takimi chujami. I wychodzimy stąd. Wiecie co? Myślę, że maksymalnie 2 dni dzisiaj zrobimy. Albo nawet nie 2 dni. Zrobimy 1 dzień, 1 noc i jeszcze kawałek dnia. Powiedzcie mi, czy gra wam się podoba. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi się zajebiście podoba. Jak kurwa pierwszy raz usiadłem na tą grą, to... No nie wiem, za 3 godziny siedziałem. No i ten teraz się martwi o staruszkę. My ogólnie nie jesteśmy żołnierzami, nie jesteśmy psychicznie, kurde, nastawieni na to, na tą całą wojnę. I wiecie, no po prostu nie jest łatwo. Gość jest smutny, no wiadomo, że jest smutny. Zobaczmy, jaki bio. Wiem, że postąpiłem źle, te rzeczy są nam potrzebne, inaczej byśmy nie przeżyli. No tak, okradłem ludzi. Co ten bio? Nie interesuje mnie, skąd Pawle wziął te zapasy, cieszę się, że nie wrócił z pustymi rękami. Ten jest kurwa totalnym chujem, normalnie. Ja nie wiem dlaczego, czy taki ryj kurwa po prostu ma, czy co? Ona jest niewyspana, no jakim chujem jest niewyspana? Przecież dałem, żeby spała. A skąd? Mam nadzieję, że ci starsi państwo mają rodzinę, która się z nimi zaopiekuje, nie powinniśmy ich więcej okradać. Dobra, postaram się nie okradać, kurde. Ona jest głodna. Pindo, jak jesteś głodna, to kurwa powinna się cieszyć, że w ogóle, no... Że w ogóle kurwa ich okradłem, bo byśmy nie mieli co jeść. Tak naprawdę, jak nie jesteście kurwa złymi ludźmi, to macie... No macie ogólnie problemy z czymkolwiek, kurwa, żeby przejść. Dobra, zróbmy ten łom. Robimy ten łom. Ta jest niewyspana. A, niewyspana, bo nie dokończyła jebanego łóżka. No jak mogła spać w łóżku, kurwa. Ty pierdolony chuju, dalej śpisz.
Dobra, wiecie co? Pójdę tutaj, tym gościem. On jest głodny, a wiecie co? Najpierw pójdę, kurde, zjeść. Okej. Ona jest niewyspana, to niech idzie w Kimę. Nie ma czasu na leniuchowanie. No to co pierdoli, że jesteś niewyspana? Ten zrobił ten łom. Niech nie on idzie, kurde, zjeść. Przydałoby się, żeby, kurde, coś zjadł. A, kurde, już otworzyłem to. Dobra, niech ona tutaj kopie te. Mamy jedną łopatę. Nie wiem, czy łopata nam się nie spierdoli, ale zobaczymy. Dobra, ten zjadł. Nadal głodny. Wiem, że jesteś nadal głodny, ale co, to nie moja wina, nie? Dobra. Czekaj. Te drzwi są... Czemu te drzwi są zamknięte? Nie jestem pewien. Czy ja ich przedtem nie otworzyłem? Też nie jestem pewien. Nieważne. Tutaj muszę się włamać łomem. Dobra, czyli przyjdziemy tutaj i niech on się tam włamuje łomem, bo go wreszcie mamy. Ta baba przekopała to. Nie wiem, czy zjebała nam się łopata? Chyba nam się nie zjebała łopata. Nie. Jest łopata, spoko. Dawaj. No. Okej. Ta, zobaczymy. Łom. Oczywiście łom. Ten używa łomu i ta używa łomu? Zajebiście. Dobra, weźmiemy wszystko. Mamy książki. Książki możemy przerabiać na opał, albo możemy je czytać. Więc radziłbym, żebyście nie przerabiali na opał, bo potem, oni potem będą się nudzić, czy będą smutni, nie jestem pewien. Dobra, niech ten, kurwa, idzie gdzieś tutaj. A, już chuja, tutaj nic nie ma. Okej, dobra. Leki, zajebiście. Te leki przydają się na ten. No. W tej dzielnicy, co ty pierdolisz tam? Te leki przydają się na handel najbardziej, bo one są chyba najbardziej tam rozchwytywane. On jest zmęczony. Czy ty pójdziesz spać? Mam nadzieję, że pójdziesz spać. Ona jest niewyspana. Rozumiem, że ona jest niewyspana, ale mogła się przespać tak po prostu, nie? Nikt jej nie kazał, kurwa, wiecie, odpierdalać tak. Dobra, niech ten chuj, kurwa, tutaj przekopuje. Ja go nie lubię. Nie wiem dlaczego, ale przedtem nawet on mi przeżył. Nie lubię typa, ale jest dobrym kucharzem, więc chociaż tyle, nie? O, lipa. Nie możemy nic innego, kurwa, zrobić. To jest najgorsze. No, dawaj, chłopie, dawaj. Wiecie co? Zobaczymy, czy możemy tutaj coś zrobić. Nie, oczywiście będziemy musieli do następnego dnia. Mamy łom zrobiony. A, 10 potrzeba tych. Coś mi się wydaje, że to już będzie końcówka, jeżeli chodzi o nasze przekopywanie domu. Wiecie co? Niech ona sobie jeszcze usiądzie w międzyczasie. Gdzie to nasze krzesło? Tutaj. Nie wiem, dlaczego na samej górze jest krzesło. Niech ten sobie przerobi tam naszą szafę na otwartą. Otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. 3 po południu jest chyba. Powinni, kurde, zmienić to na normalne godziny. Jak Polacy zrobili tą grę, ale kurwa już nie mogli innych godzin. Patrzcie, mamy w chuj tego, zajebiście. Dobry kucharz, wiecie co? On jest dobrym może i kucharzem, ale jest pierdolenie leniwiec, kurwa. I za każdym razem, jak była jakaś sytuacja chujowa, to on ją otworzył. Ona jest niewyspana. Czy ty możesz iść się wyspać, babo? A ten jest jeszcze głodny. Dobra, wiecie co? Damy ten, żeby ten sobie zjadł. Idź, biegnij, stary, bo zaraz, kurwa, kończy się dzień. A ja już bym chciał skończyć gameplay, żeby nie był zbyt długi. Jesteś, kurwa, zmęczona, ty pierdolnięta, babo. No widzicie, no jest... Jest niewyspana, ale nie jest zmęczona, nie? I marzy o nocy w prawdziwym łóżku. No brak mi słów, no po prostu. Dobra. Ten już zjadł, on jest zmęczony. Dobra, niech on idzie tutaj spać. Tego chyba wyślę, bo ona jest niewyspana. Skończymy dzień. Zrobimy noc i myślę, że na tym skończymy nasz gameplay na dzisiaj. Materiały. Przydadzą nam się materiał upuszczony domek. Tutaj. Broń, części, materiały, zajebiście. Ten będzie spał w łóżku, ona będzie spała w łóżku, a ten chuj niech szuka zapasów, chociaż on ma najmniej, kurwa, tego, ale nic już nie zrobimy. Opuszczony domek. I weźmiemy tutaj łom. Nie wiem, może leki weźmiemy jedne. Wiecie co, mam nadzieję, że kurwa nie zginę. Dobra, weźmiemy leki. Czasami można spotkać ludzi, którzy proszą nas o leki. Tak, szabrownicy się śpieszyli. Ciekawe, dlaczego się śpieszyli. Dobra, weźmy wszystko, później się wypierdali parę rzeczy. Snajper. Co snajper? Dziwne. Napis snajper i strzałka? O, nie mogę wziąć wszystkiego. To jest najważniejsze, przynajmniej na początku. I to jest najważniejsze na początku. To możemy wypierdolić.
Dobra. Albo nie, zobaczymy, co jest z drugiej strony. Nic nie ma z drugiej strony. Mam nadzieję, że ten domek naprawdę jest opuszczony. Zabarykadowane. Jak drzwi są zabarykadowane, to znaczy, że z drugiej strony można je otworzyć. Tak naprawdę już skończyłem, kurwa, nasze przeszukiwanie. Okej, okej. To mam, to mam. Nie wiem, czy to jest potrzebne na... To jest do... Co ja to wyrzuciłem? To. Dobra. Wrzucimy to. To z powrotem. Może odbarykodujemy te drzwi. Kurwa, jak ja mówię po polsku. Wow, zajebiście. Dobra, pójdziemy tylko odbarykadować te drzwi. To jest ma... O kurwa. Teraz nie wiem, czy to jest człowiek, czy to jest szczur, nie? Czasami jest szczur. Tak, to jest szczur. Widzicie, taki mały chujek. Otworzymy tutaj te drzwi. Tego nie będziemy przekopywać, bo nie mamy ten, ale dobrze wiedzieć, że tym w opuszczonym domku... No, już? Otworzyłeś? Nie, jeszcze. Oczywiście wszystkie deski padły, ale ono nie otworzył tego. Zobaczymy, co tu jest. Może coś będzie ważnego. No teoretycznie, jakby było jakieś żarcie, to bym wziął zamiast tego. Nawet łom można... Nie, łomu nie można zostawić, bo łom to jest 10 tych, kurde. Jest, żarcie będzie tutaj. No i kurwa, i teraz dylemat, nie? Co tu wziąć, co tu zostawić? Wiecie, co zostawię? 3, raz, 2, 3 i zostawię dwie dechy. 2, raz, 2. Jest, okej. Teoretycznie mam czas jeszcze na przekopanie tego. Tu mam po 4, tu mam po 4. Dobra. Okej, co tutaj jest? Notatka. Pierwszego dnia nas okradli i dwa dni później zamordowali dziewczynki. O kurwa. Wystrzelałem ich co do jednego, nie chcę więcej korzystać z tej broni i tak jest popsuta. Zakopałem ją na podwórku, dalszy ciąg zapisany niemal nieczytelnie. Jeśli to czytasz, nie szukaj mnie. Okej. Widzicie, taka jest pierdolona wojna, że zabijają dzieci, nie, okradają ludzi, więc nie chciałbym być chyba w prawdziwej wojnie. Chyba nikt nie chciałby być. Ale cóż. O, zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że nie jakieś ciała. Tak czy owak, miśki, mam nadzieję, że podoba wam się gameplay, mam nadzieję, że gra wam się podoba. Jest naprawdę, naprawdę wciągająca, naprawdę fajna. Więc myślę, że zrobimy następne odcinki. Cóż tam jest, a... Może gdzieś tu będzie ta broń? O, jest tu części do broni. Muzyka jest bardzo, bardzo fajna, naprawdę. Kurwa. To by się przydało. Co by tu się przydało wyjebać, bo te bandaże się bardzo, bardzo przydają. Wiecie co? Kurde, łom i tak jest taki... w chujowym stanie, więc weźmiemy jakiś nowy i zobaczymy, co tam jest. Dobra, jest sporo rzeczy, przydałoby się tutaj kurwa kogoś takiego, wiecie, kumatego i który ma duży plecak. No ale to już następnym razem. On chyba tutaj broń zakopał, tak? Ta, jest, broń, części do broni, dobra. Idziemy do domku. I na tym będziemy, tak, Bruno jebany. Dzień trzeci. Dobra, i co się stało, no? Mów. Okej, nikt nas nie zaatakował, zajebiście. Więc miśki, mam nadzieję, że wam podobał się gameplay. Mam nadzieję, że pójdą łapy w górę i do zobaczenia następnym razem.